Witam. Zauważyłem na grupach facebookowych dotyczących podróży, że jest sporo zapytań, jak wypożyczyć samochód za granicą, jak najtaniej, jakie ubezpieczenie. Dlatego postanowiłem podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami. Od razu powiem, że nie są to porady takie jednoznaczne, najlepsze, tak? Na pewno ktoś znajdzie jeszcze coś ciekawszego, coś lepszego, ale z takich moich tutaj sprawdzone też właśnie i w Hiszpanii, i na przykładzie Maroka, z praktyki postanowiłem Wam tu przedstawić pewne zagadnienia. No, przejdźmy do sedna. Jak wypożyczyć? No możemy na dwa różne sposoby. Jeszcze przed wyjazdem przez internet, bądź też po przyjeździe na miejscu. Jakie są plusy i minusy jednego czy drugiego sposobu? Przede wszystkim przed wyjazdem przez internet do plusów należy na pewno większy spokój, pewność załatwionej sprawy. Wiemy, że ten samochód mamy już wynajęty, kwestia jego odbioru na miejscu. Nie musimy się już przejmować, że jeszcze tutaj wynajem nie jest dokonany. Jaki kolejny plus? Możliwość przeszukiwania cen i ofert, tak? No, mamy różnego rodzaju strony pośredników. Możemy sobie zweryfikować na spokojnie te oferty, także nie trzeba się tutaj śpieszyć, możemy to zrobić sobie z dużym wyprzedzeniem. Wnikliwa analiza regulaminów, możliwość zapytania bardziej doświadczonych osób. Co tutaj mam na myśli? No, każda wypożyczalnia ma swój określony regulamin, zasady, którymi się kieruje. Jeśli czegoś nie rozumiemy, możemy właśnie czy skorzystać z tych grup facebookowych, czy for internetowych, zapytać, co tutaj firma wypożyczająca ma na myśli. Na pewno jest wiele doświadczonych osób, które mogą nam podpowiedzieć, jak zrozumieć owy regulamin. No ale jakie minusy są tego internetowego wynajmu? Na pewno tutaj za chwilę zaczną się też pytania o kartę kredytową, tak? Zatem no nie jest to konieczność, ale bardzo duże ułatwienie. Zatem konieczność posiadania karty kredytowej. No i tutaj nie spotkałem się przy wynajmach internetowych, żeby tej karty nie wymagano. Z góry wyznaczony samochód. Co to takiego? Niektóre wypożyczalnie podstawiają nam samochód pod miejsce, w którym wybierzemy do odbioru, do wynajmu, czy powiedzmy będzie to lotnisko. Wówczas przyjeżdża przedstawiciel już konkretnym samochodem i w zasadzie jakiego takiego wyboru tutaj nie ma, bądź też ten samochód stoi już na parkingu, to specjalnie już tam zarezerwowany dla nas, więc nawet jeśli coś jest nie tak, to później może na placu za dużego wyboru już nie być, bo będą to też już przeznaczone samochody dla kogoś innego, co nie zmienia faktu, że no, na pewno można dokonać jakieś tam zmiany, jeśli coś by było nie tak. Czasem brak wpływu na wybór konkretnej firmy wypożyczającej. Co tutaj, o co tu chodzi? Niektórzy z pośredników internetowych przy naszym zamówieniu dopiero określą wypożyczalnię, która ten samochód nam wyda, użyczy. Po prostu firmy zastrzegają takie sobie kilka dni na rozesłanie zapytań do konkretnych firm. Dopiero jak otrzymają odpowiedź, wówczas my dostajemy informację maila, że taka wypożyczalnia o takiej nazwie będzie nam ten samochód wydawać, tak? Dobrze, co dalej? Jakie plusy, jeśli chodzi o wypożyczenie po przyjeździe na miejscu?
Na pewno możliwa niższa cena, bo no, są to lokalne wypożyczalnie, które nie są jakimiś sieciówkami, więc działają troszeczkę na innych zasadach. No i tu możemy już z konkretnym właścicielem negocjować, rozmawiać o cenie, tak? Większe pole manewru dla osób nieposiadających karty kredytowej. Są wypożyczalnie, które działają właśnie troszeczkę na innych zasadach. Nie chcą od nas tej karty kredytowej, bądź ewentualnie dokupujemy jakieś tam dodatkowe ubezpieczenie i z tą kartą jakoś tam idzie obejść. No na pewno jest tutaj większa szansa, że jeśli ktoś nie posiada karty kredytowej, mimo wszystko ten samochód wynajmie. Minusy. Konieczność poszukiwania wypożyczalni w nieznanym mieście. No, przylatujemy dopiero do miasta, którego nie znamy. Gdzieś musimy tam chodzić, szukać. Tak, no to nie jest tutaj na pewno na plus, jest na minus. Możemy stracić dużo czasu, zanim się odnajdziemy. Znajdziemy jedną, drugą czy trzecią wypożyczalnię, żeby cokolwiek porównać. A trzeba by było to zrobić, żeby znowu nie wejść do pierwszej lepszej i wziąć to, co nam dają. Trudności w porozumiewaniu się w przypadku nieznajomości języka. No znaczące, ponieważ tutaj no, będziemy mieli za chwilę problem. Czy z tym regulaminem, czy z tą negocjacją ceny, czy od pytania i odpowiedzi, które nas tam będą nurtowały. Ciężko będzie przejść ten problem. Przypadki żądania pozostawienia paszportów zastaw. No, czymś, jeśli nie mamy tej karty kredytowej, czymś będą chcieli się zabezpieczyć w tej wypożyczalni. No nie poleca się tutaj pozostawiania paszportów zastaw, także tutaj rezygnujemy z tej sytuacji. Karta kredytowa. No możemy ją posiadać, jeśli ją posiadamy, no to już jest dobrze. Już jest dobrze. Przed wyjazdem warto się zainteresować, przed wynajmem, przed rozpoczęciem tej procedury, warto się zainteresować, jaki mamy limit środków na tej karcie. To jest istotne. A jaki ten limit będziemy musieli mieć w kolejnej części poradnika. Jeśli tej karty nie posiadamy, no to możemy... Co możemy? Możemy sprawdzić, czy mamy zdolność kredytową w banku i ewentualnie taką kartę sobie wyrobić. No jeśli nie mamy takiej opcji, nie mamy takiej możliwości, no to jak już wspomniałem wcześniej, szukać lokalnej wypożyczalni, która nie żąda karty kredytowej. I ostatnie rozwiązanie, wykupić pełne ubezpieczenie. I tutaj w tym poradniku dużo będzie o tych ubezpieczeniach właśnie w kolejnej części. Prawo jazdy. Jeśli jesteśmy posiadaczem prawa jazdy, posiadamy kartę kredytową, jak najbardziej już będziemy mogli ten samochód sobie próbować wypożyczyć. No sprawdźmy, czy jest konieczność w danym kraju wyrobienia międzynarodowego prawa jazdy. No to możemy sobie sprawdzić na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, popytać na forach internetowych czy grupach. No nie posiadamy prawa jazdy. Co wtedy? Pojazd może być wypożyczony tylko dla posiadacza prawa jazdy. Ale może się zdarzyć tak, że nie mamy za bardzo doświadczenia obycia w prowadzeniu pojazdu. Ma nasz współtowarzysz podróży na przykład, ale on nie ma karty kredytowej. Zatem posiadamy prawo jazdy, nie mamy doświadczenia, mamy kartę kredytową, możemy taki samochód wynająć i wykupić opcję dodatkowego kierowcy i oddać kierownicę właśnie naszemu współtowarzyszowi podróży, który właśnie karty nie posiada, ale jest jako ten drugi kierowca. Wszystkie linki do stron internetowych użytych w tym poradniku znajdziecie w komentarzach poniżej.
Ja będę się tutaj opierał na jednej wybranej, na jednym wybranym pośredniku w zasadzie. Tam sobie omówimy te wszystkie sprawy. Już za chwileczkę zapraszam do kolejnej części, gdzie będziemy opierać się już na konkretnych przykładach. I oto już jesteśmy na konkretnych stronach, na konkretnych przykładach. Zrobiłem sobie wcześniej pootwierać różne strony. I tak oto pierwszy z pośredników, na którym będziemy się tutaj najwięcej opierać, rentalcars.com. Oczywiście jest ich cała masa, ale tacy najważniejsi tutaj, nie tylko w Polsce, jak najbardziej w świecie. Economy Car Rentals. Ich pośrednicy, którzy też tutaj organizują, czy loty, czy hotele. Kajak. Flipo. Auto Europe. I założyłem sobie, że będziemy wynajmować samochód 1 grudnia 2017 o godzinie 20. Zwrot w tym samym miejscu, co jest istotne, w tym samym miejscu, czyli w tym przypadku lotnisko w Agadirze w Maroku. Będziemy zdawać po tygodniu 8 o godzinie 18. No i już mamy tutaj najtańsze oferty. Ale za chwilę będę chciał jedną z ofert porównać z wypożyczalnią, ze stroną wypożyczalni niepośrednika, czyli firmy Hertz. I co widzimy na tej stronie? No, parametry tego naszego czasu, okresu wynajmu. Dane samochodu możemy sobie posegregować według życzeń. Dodatkowe rzeczy jak klimatyzacja czy automatyczna skrzynia biegów, diesel. I między innymi mamy też nazwa dostawcy. Później też jeszcze oceny wypożyczalni, lokalizacja, o tym za chwilę, też paliwo, wielkość pojazdu. Wróćmy tutaj do nazwy dostawcy. Zobaczymy, co nam oferuje firma Hertz. Mamy Fiata 500, najtańszy pojazd, w cenie 502 zł, już będę zaokrąglał, powiedzmy 503 zł. Co w takim razie na stronie oficjalnej? Mamy nasze parametry odbioru i zwrotu i cena ta sama, tak? Ta sama cena, 503 zł. Po co kombinować, po co nam ten pośrednik w takim razie, skoro ceny mamy w zasadzie identyczne. A za chwilę się dowiecie. Co mamy w tej cenie? Co mamy w tej cenie? Stawka zawiera opłata eksploatacyjna, wkład własny na wypadek uszkodzenia pojazdu obowiązuje udział własny. I tu będziemy za chwilę się też rozwijać na ten temat. Zabezpieczenie przed kradzieżą. Jak znajdziemy myszką, to coś pewnie się dowiemy. Nie po polsku, ale zawsze możemy troszeczkę tutaj coś z tego też wyczytać. Co dalej? Podatek, pozostałe opłaty, nielimitowane kilometry, to też warto zwracać na to uwagę. Stawka nie zawiera. Tu mamy różnego rodzaju dodatkowe ubezpieczenia. To, co nas najbardziej interesuje. I o tych ubezpieczeniach dość fajnie jest napisane właśnie tutaj na stronie Auto Europe, zwrot udziału własnego. I tu mamy rozpisane wszystkie warianty ubezpieczeń. Wszystkie warianty ubezpieczeń. O co pokrótce chodzi z tymi ubezpieczeniami i z tym udziałem własnym? Generalnie chodzi o to, że każdy samochód, no, jest ubezpieczony od kradzieży, tak, od skutków uszkodzenia, ale firmy wypożyczające zabezpieczają się w ten sposób, że blokują nam na karcie kredytowej pewną kwotę.
W przypadku, jeśli by się coś niedobrego wydarzyło, w pierwszej kolejności zabierają sobie z tej kwoty określoną ilość na pokrycie szkód. Na pokrycie szkód. Jeżeli nie wykupimy dodatkowego ubezpieczenia, no to ta kwota nam oczywiście przepadnie. Nie wiemy, jaka to jest kwota. Firma sobie tam tylko swój wiadomy sposób wyliczy to. To uszkodzenie nie będziemy mieli za dużego wpływu na to, czy naprawa uszkodzonego elementu kosztuje tyle, czy więcej, czy mniej. Po prostu mają jakiś swój tam określony cennik i będą się go trzymać. Jeżeli wykupimy tak zwane pełne ubezpieczenie poprzez przedstawienie stosownych dokumentów z policji, zdjęcia i tak dalej, jesteśmy w stanie tą kwotę odzyskać. Co zrobić, jeśli nie chcemy, żeby to na tej karcie kredytowej, żebyśmy mieli to zabezpieczenie, żeby była ta blokada? Wówczas właśnie wykupujemy takie już, powiedzmy, full ubezpieczenie, które tutaj będziemy mieli opisane jako, tutaj uciekło, czyli ten super cover, prawda, są uzupełnienie do opcji bez udziału własnego, tak. Tutaj bardziej będzie to napisane. Ale co z tego, że te kwoty zostaną nam zwrócone, jak znowu, zauważcie, kupując jednak produkt z Auto Europe Super Cover, części samochodu, m.in. koła, szkło, dach i podwozie są objęte zabezpieczeniem. Procedura zwrotu odbywa się w taki sam sposób, jak w pierwszym przykładzie, i tak dalej. Zatem znowu, w zależności od tego, co wykupimy, jaki pakiet, może za chwilę się okazać, że zobaczcie, produkt zwrotu udziału własnego pokrywa wysokość udziału według podstawowej polisy, a zatem obejmuje te same wyjątki. Zastrzeżenia dotyczące niektórych części pojazdu, które nie podlegają zwrotowi, różnią się w zależności od firmy wynajmującej, kategorii pojazdów. Zwykle do takich wyjątków należą podwozie, dach, koła, opony i szkło. Zatem jeśli nie zwrócimy baczniej uwagi, co wykupujemy, może się okazać, że owszem, no mamy ubezpieczenie od kradzieży, ale już jakaś rysa, jakaś tam kradzież koła, czy uszkodzona opona, pęknięta szyba, ubezpieczenie no nie będzie nam tego obejmować. Musimy bardzo bacznie zwracać uwagę, co wykupuje, co nam to obejmuje. Dobrze, wróćmy do firmy Hertz. Przedpłata przez internet. Tutaj pojawiają nam się dodatkowe opcje, jak właśnie foteliki, siedziska. Zakładamy, że tego nie potrzebujemy. I uwaga, opcjonalne usługi, takie jak Super Cover, są dostępne w punkcie wynajmu. No i co? No już tutaj teraz nie kupimy tego ubezpieczenia, bo będą nas męczyć w momencie odbioru samochodu. Stawka nie zawiera Super Cover. Więcej informacji nadłóżmy. Do zapłaty teraz cały czas mamy te 503 zł, ale już możemy się doczytać, ile też będzie nas kosztowało to pełne ubezpieczenie. Co ono zawiera? Strona nie pokazuje niestety. No ale powiedzmy, że kupimy to ubezpieczenie. Widzimy, ile to nas tutaj wyniesie. 502 zł plus 235, razem mamy 737 zł z ubezpieczeniem. I tyle nas to powinno
kosztować finalnie. Wróćmy do naszego pośrednika. Rezerwuj teraz. I taki pośrednik, on proponuje nam własne ubezpieczenie. Nie znosi nam blokady na karcie, czyli tego udziału własnego. Nie znosi. Jednakże, właśnie to co mówiłem, w przypadku jakiejś tam kolizji, jakiegoś zdarzenia drogowego, zbieramy dokumenty i wracamy do firmy Rental Cars i występujemy z wnioskiem o zwrot kwoty, którą wypożyczalnia Hertz potrąciła nam z blokady na karcie kredytowej. Co firma pośrednicząca będzie nam oferowała? Zauważmy dodatkowy kierowca, o którym mówiliśmy, gdyby taka zaszła konieczność. Możemy sobie tą opcję wybrać, oczywiście płatna jak najbardziej. Pełne zabezpieczenie wkładu własnego dla pełnego spokoju podczas podróży. I co tu mamy? Co tu mamy? Bardzo ładnie rozpisane. Udział własny w szkodzie, tak, czyli twój samochód posiada standardowe zabezpieczenie składem własnym na wypadek uszkodzeń, na wypadek kradzieży, jeśli karoseria samochodu zostanie uszkodzona lub samochód zostanie skradziony, wypożyczalnia ma prawo obciążyć się kosztami do wysokości wkładu własnego. Tak czy inaczej, pełne zabezpieczenie wkładu własnego zwróci ci te koszty. I mamy okna, lusterka, o czym też mówiłem. Opłaty za uszkodzenia oraz opłaty administracyjne. Jeśli samochód popsuje się podczas użytkowania, główny kierowca zgubi kluczyki, także takie rzeczy też mogą nam się zdarzyć. Ile to nas będzie kosztowało? Aż 50 zł za dzień. Policzymy sobie zatem 50, 8 razy 7 dni, na który wynajmujemy samochód, 351, doda się nasze 502, mamy 854 zł. Ale pełne ubezpieczenie ze wszystkimi tutaj trudnymi rzeczami, które mogą nam się zdarzyć. Więc firma Hertz zaoferowała nam w zasadzie no niższą stawkę, tak, z ubezpieczeniem i tak dalej. No ale jeżeli się troszeczkę zagłębimy, na przykład podstawowe warunki wynajmu firmy Hertz, to doczytamy się, że nasze ubezpieczenie Super Cover, owszem, nasza odpowiedzialność za uszkodzenie samochodu lub na wypadek kradzieży samochodu zostaje zniesiona. Ograniczenie odpowiedzialności w ramach opcji SC nie obejmuje uszkodzeń kufel, kopałków, opon, lusterek, anteny, wycieraczek, wnętrza samochodu i tak dalej, i tak dalej. A do tego znowu służy jakaś dodatkowa opcja Glass Protection, która zdejmuje z nas odpowiedzialność za wybicie lub uszkodzenie szyb w samochodzie. No a co w takim razie z... gdzieś najedziemy na jakąś tam piskę lejową, coś? Ja tego tutaj nie mogę znaleźć. Tu mamy to samo. Zatem możemy się dowiedzieć w punkcie odbioru samochodu, że znowu musimy coś dopłacić. No jest to tak troszeczkę pogmatwane, pomotane, że ja rezygnuję z firmy Hertz, a przynajmniej z bezpośredniego wynajmu pojazdu w tej firmie. Jak mówiłem, u tego pośrednika mamy bardziej to wszystko przejrzyste,
wiemy, za co tutaj płacimy. Dobrze. Z wynajmem jeszcze poczekamy. Na co tutaj jeszcze zwrócić szczególną uwagę? Odhaczam firmę Hertz. Stwierdzamy, że niekoniecznie musimy akurat w tej firmie brać ten samochód. Przeszukamy sobie inne oferty. No na pewno do ciepłego kraju musimy sobie tą klimatyzację wybrać. No za diesel na pewno też będziemy dodatkowo płacić, więc no powiedzmy sobie, jeśli ktoś ma zamiar pokonać bardzo dużo kilometrów, to być może ten diesel jest zasadny. Jeśli nie, to nie. Zostawiamy sobie tutaj nazwę dostawcy, zobaczymy, co nam system podpowie. Może sobie tutaj posegregujemy na, powiedzmy, oceny bardzo dobre. Nie będziemy to skąpić tutaj te parę złotych. Zaznaczamy. I co ważne, lokalizacja wypożyczalni. Może się zdarzyć tak, że nasza firma nie posiada na przykład na lotnisku swojej siedziby w terminalu. Akurat zaznaczyłem te oceny, odhaczę, żebyśmy mieli aktywną jeszcze tutaj tą funkcję. Mamy dwie do wyboru. Chciałbym to jakoś podpowiedź, czy nam się pojawi, czy nie. Powinno się pojawić. Dobrze. Ta opcja określa nam sytuację taką, że wypożyczalnia nie ma swojej siedziby w terminalu. Co się wtedy dzieje? Na umówioną godzinę, powiedzmy sobie, czy podajemy godzinę przylotu naszego samolotu, pod lotniskiem będzie przedstawiciel firmy już z konkretnym samochodem do odbioru i z nim załatwiamy formalności. Jeżeli chcemy sobie spokojnie podejść do okienka, gdzie będzie siedział przedstawiciel, no i w naszej wypożyczalni musimy wtedy wybrać sobie opcję w terminalu. Zazwyczaj jest to troszeczkę droższe, no ale powiedzmy, że chcemy mieć taki luksus, nie chcemy jakiegoś tam szukać pana, chociaż oni dość sprawnie wyszukują nasze osoby z umownych turystów, także tutaj nie ma z tym problemu. No ale dobra, jedziemy dalej, czyli bardzo dobra, w terminalu, klimatyzacja już wcześniej zaznaczona, opcje paliwa. Parę słów na ten temat. Pełny bak, i to polecam, czyli wtedy samochód posiada pełny bak paliwa i też z pełnym bakiem musimy ten samochód oddać. No, dopłata będzie w momencie, kiedy oddamy pół baku, wówczas znowu zostaną nam policzone koszty, niekoniecznie po cenie paliwa, taka jak na stacji benzynowej, zazwyczaj będzie to oczywiście więcej. I co nam tutaj system proponuje? Klimatyzacja. Bardzo dobra cena, w terminalu pełny bak. No, cały czas prowadzi nasza firma Hertz. No, zobaczymy. Mamy też oczywiście inne rozwiązania. No i co? Rzucamy się na tego Hertza? No nie, jeszcze nie. Ponieważ warto zaglądać teraz do czegoś takiego jak warunki umowy. W warunkach umowy dowiemy się, depozyty, wkład własny i zabezpieczenie. I tu dowiemy się, prawda, jaką kwotę firma wypożyczająca zablokuje nam na karcie kredytowej. I to, co mówiłem na początku, warto zorientować się, jaki mamy limit kredytowy na tej karcie. Jeśli on będzie zbyt mały, no to mamy czas na to, żeby pokusić się o rozmowę z bankiem, żeby tą wielkość tego limitu nam ewentualnie podnieść.
No tu mamy akurat w kwoty w dirhamach marokańskich 14 400. Mniej więcej to jest w przeliczeniu na złotówki połowa tej kwoty, czyli powiedzmy około 7000 zł. Dużo, dosyć dużo. Zobaczymy co dalej, czyli Hertz ma 7000. Może tutaj, skoro firma budżet, to może też budżetowo nas tutaj potraktują. No i proszę, już mamy coś mniej więcej, powiedzmy około 5500. Co tutaj? Ach, niestety cena znów nam rośnie. Jeszcze jakaś oferta. Napis. No i tu mamy niestety znów wyższe ceny. Dobrze, zatem nie ma co tutaj kombinować, ponieważ mamy coraz to większe samochody. Według mnie najkorzystniej tutaj, jeśli chodzi o wkład własny, a cena nie jest tutaj jeszcze zaporowa, dużo większa, żebyśmy musieli rezygnować z tej wypożyczalni. Ten najniższy wkład, pozyt wkład własny. Mamy właśnie w tej firmie budżet, tak? Rezerwuj teraz. I tutaj już postępujemy, tak jak to już raz widzieliśmy. I opcje wliczone w cenę gratis. Bezpłatna rezygnacja do 48 godzin przed odbiorem. Ważne, może coś się nam pomylić, coś się popsuć naszym wyjazdem. Możemy pozmieniać jeszcze sobie ewentualnie ochronę od kradzieży, ubezpieczenie od skutków uszkodzenia. Oraz twoja rezerwacja zawiera opłaty lotniskowe, ach, tam nielimitowane kilometry. Tu możemy jeszcze sobie poczytać te najważniejsze informacje odnośnie właśnie, o, jaka też karta kredytowa. Ta firma nie akceptuje kart kredytowych prepaid oraz wirtualnych, więc tutaj tylko te wytłoczone. Również karty debetowe nie są akceptowane. Pełne warunki umowy. Jakbyśmy poszukali jeszcze jakichś tutaj dodatków, właśnie dodatkowy kierowca, GPS, to warto sobie jednak z Polski zabrać, bo szkoda przepłacać. No fotelika, no do samolotu możemy nie wziąć czasem, więc wypada wsiąść, jeśli mamy dziecko. No i pełne zabezpieczenie wkładu własnego. 50 zł dziennie. I moim zdaniem wybieranie pośredników ma jak najbardziej sens poprzez właśnie tutaj dobre warunki tych ubezpieczeń. W punkcie wynajmu będzie nam zaproponowane na pewno to ubezpieczenie pełne, z którego rezygnujemy. Rezygnujemy, ponieważ no, będzie to opłata podwójna dla nas. Po prostu informujemy, że takie ubezpieczenie już mamy, dziękujemy, nie wnikamy w szczegóły. Mogą być jakieś różnego rodzaju naciski, ale tak jak mówiłem, od wypożyczalni, w tym przypadku budżet, nie bierzemy już ubezpieczenia. Po prostu to, co dostaniemy tutaj od pośrednika na wydruku, dajemy ten wydruk i postępujemy zgodnie z tym, co tam jest napisane. A tam też na pewno będzie informacja o tym, żeby już nie brać żadnego dodatkowego ubezpieczenia. Tutaj
mamy to już jakby zapewnione. Zatem podsumowując, na pewno będzie blokada na karcie około 5500. Dodatkowo tutaj przez internet już zapłacimy te kwoty, które tutaj już, czyli około te ponad 800 zł za ten wynajem. I to tyle, Ale jest jeszcze opcja tańsza, którą za chwilę przedstawię w kolejnej części mojego poradnika. Jak zapowiadałem wcześniej, skupimy się teraz na wypożyczeniu samochodu, a w zasadzie na opłaceniu kosztów ubezpieczenia w nieco tańszy sposób. Wypożyczamy znowu w tej firmie budżet samochód w kwocie 543 w zaokrągleniu za 7 dni. Rezerwuj teraz. I tu w zasadzie ograniczamy się do rezygnacji z tego pełnego ubezpieczenia, czyli przejść do rezerwacji bez pełnego zabezpieczenia wkładu własnego. No i wiadomo, będziemy tutaj wypełniać te dane osobowe. Chcę wprowadzić mój numer lotu, no warto, ponieważ jeśli będzie jakieś opóźnienie w przylocie wówczas, no jest szansa, że ten przedstawiciel biura będzie na nas czekał z pojazdem. No wiadomo, jeśli jednak minie ta godzina, do której lokal jest czynny, no ciężko powiedzieć, czy ten człowiek rzeczywiście tam będzie na nas oczekiwał gdzieś do późnej nocy. Nawet jakaś oszczędność nam się tutaj dostała. Być może będzie też to mniej niż ta kwota wcześniej podana. Zatem zakładamy, że jest to te 540 zł. Co z tym ubezpieczeniem? No jest taka alternatywa. Jak taka strona tutaj, którą oczywiście adres znajdziecie poniżej. Car Here Insurance. Wszystko niestety po angielsku, ale kto tam nie bardzo orientuje się w zagranicznych stronach, to już za chwilę wszystko podpowiem. Jest to firma, która specjalizuje się właśnie w ubezpieczeniach dla samochodów, które wynajmujemy. Co takiego fajnego tutaj jest? Przede wszystkim to, że może wyklikamy kraj, w którym rezydujemy, czyli skąd jesteśmy, Polska. Tu ubezpieczenia, roczne czy dzienne. I tu w zasadzie od razu mówię, wybierajcie roczny. Wówczas to ubezpieczenie będzie obejmowało wam również inne wyjazdy, które w ciągu roku od dnia wykupu będziecie przemierzać, będziecie wynajmować jeszcze w innym kraju samochody, wówczas to ubezpieczenie też obejmuje. Czyli jeśli ktoś dużo podróżuje, dużo wynajmuje samochodów, jest to czysty zysk. Różnica w cenie prawie żadna, więc rocznie. Wybór terytorium, czyli Europa, świat bądź osobno USA i Kanada. Wybieram Europę. I tu ważna rzecz. Opieram się cały czas na przykładzie Maroka. Informacje te znajdziemy też tutaj w różnych pytaniach, odpowiedziach, ale ja dodatkowo do firmy wysłałem zapytanie, ponieważ też tak byłem trochę niedowiarkiem i dostałem taką odpowiedź. Wiedziałem to wcześniej, ale postanowiłem się upewnić. Ponieważ do zakresu Europy należą też niektóre kraje basenu Morza Śródziemnego. No niekoniecznie będące w Europie. I tak, proszę bardzo, mamy również Maroko, mamy też Tunezję i inne kraje europejskie. Także okazuje się, że akurat Maroko mogę wybrać wersję Europa i Maroko mi obejmuje. Co jest znakomitą informacją, ponieważ wiadomo, tylko na Europę będzie to taniej. No i co?
Zostaje mi tutaj wypisać, od kiedy ubezpieczenie ma być aktywne. Zakładamy, że ten samochód wynajmujemy od 1 grudnia, więc wiadomo, tutaj pierwszy, kontynuacja. I wybieramy sobie, w jakiej walucie, powiedzmy euro, i mamy za rok ubezpieczenia, 45 euro. Policzmy, 45 euro razy, powiedzmy, przysłowiowe 4 30 groszy za 1 euro, co daje nam 200 zł za rok pełnego ubezpieczenia. Oczywiście jak najbardziej możecie sobie poczytać, przejrzeć, przetłumaczyć, przerzucić przez translatora warunki tych ubezpieczeń, ale już od razu mówię, zapewniam was, jest tu wszystko, co potrzebujecie, i szyby, i koła, i podwozie, i kradzież, w cenie 200 zł na rok, czyli generalnie suma summarum wynajęcie w firmie wypożyczającej, w tym przypadku nasz pośrednik, 542 zł plus te niecałe 200 zł plus ta minus ta zniżka, która tam gdzieś tam nam się pojawiła. No generalnie liczmy, że będzie to około 700-750 zł za wynajęcie samochodu z pełnym ubezpieczeniem, z tym, że i oczywiście będzie na karcie kredytowej ten nasz wkład własny w kwocie około 5500 zł zwracany. Ta karta będzie odblokowana w momencie, kiedy oddamy samochód w dobrej kondycji, bez dodatkowych uszkodzeń. Każda taka rysa, każde jakieś tam uszkodzenie jest zaznaczane przez pracownika firmy wynajmującej w momencie, kiedy ten samochód odbieramy. Jeśli nie pojawiły się jakieś straszne dodatkowe rysy, wówczas dostaniemy druczek o tym, że jest wszystko ok, i powinniśmy w ciągu maksymalnie kilku dni dostać jakby zwrot, czy ta kwota na karcie kredytowej powinna być odblokowana. Postępowanie na wypadek, jakby się coś stało. Zbieramy wszystkie dokumenty z policji, jakieś zdjęcia, świadków, gdybyśmy mieli, też fajnie. Przesyłamy tutaj, zgodnie z procedurą, do tej firmy. Następnie ta firma, po analizie dokumentów, zwraca nam utracone środki, które ewentualnie firma wynajmująca pobrała nam z tej karty kredytowej, z tej naszej blokady. No, oczywiście tutaj musimy liczyć się z tym, że no zdarzenie, nawet jeśli jest z naszej winy, to jeszcze nic się nie stało, ale jeżeli będziemy jechać pod wpływem alkoholu, niezgodnie z przeznaczeniem tego pojazdu, no, czyli samochód osobowy, a my, nie wiem, pojedziemy w teren, w jakąś tam rzekę i uszkodzimy ten samochód, no to niestety będziemy musieli się tu liczyć z pociągnięciem do odpowiedzialności, więc oczywiście założenie jest tutaj takie, że samochód zgodnie z przeznaczeniem, trzeźwi, kierowca odpowiedni, nie wykupiliśmy, powiedzmy, kierowcy drugiego, a ten drugi kierował, no to no, musimy się liczyć tutaj z odpowiedzialnością. To tyle, co chciałbym wam przekazać. Myślę, że przyda się wam to w podróżach, w wynajmach samochodu. Jeśli macie jakieś podpowiedzi, może coś źle powiedziałem, to tutaj nie jestem jakimś mistrzem świata, po prostu z własnego doświadczenia, tak, to tutaj ja realizuję, niekoniecznie wy też tak musicie, ale warto na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.